Parku Turystyki w Brennej odbył się w piątek 22 czerwca chrześcijański Festiwal Nadziei. Jak podkreślają organizatorzy, misja Nowa Nadzieja to już czwarta edycja, jednak w tym roku pod nową nazwą. Dawniej był to Festiwal Uwolnienia. Dlaczego ta zmiana nazwy? Okazało się, że ta nazwa pierwsza była zbyt zawężona tylko do kwestii uwolnienia. Każdy kojarzył to tylko z wąską dziedziną, a chcemy mówić szerzej. Co jest jakby takim głównym przesłaniem tego festiwalu? Skąd pomysł, żeby go zorganizować? Pomysł jest taki, że znamy tego, który jest wszechmogący, Boga, który potrafi właśnie uwalniać z nałogów, uzdrawiać. Natomiast mamy świadomość, że wielu ludzi, którzy zwłaszcza powinni być adresatami tego przesłania, nigdy do murów kościoła nie wejdzie. Dlatego chcemy z tą wiadomością, że jest nadzieja, że jest inne życie, że można być wolnym od tego, chcemy po prostu z tym wyjść, żeby oni usłyszeli to w miejscach publicznych. To co można znaleźć w tym programie tego festiwalu? Świadectwa, koncerty? Dokładnie tak. Świadectwa ludzi, którzy byli w bagnie, którzy zostali z tego bagna mocą Bożą wyciągnięci. Również koncerty, jak w tej chwili gdzieś tam w tle gra. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik. Chcemy spotkać miłość Twoją.